ostatni występ naszych młodych artystów. Nasz przegląd niestety dobiegł do końca. Zapraszamy jeszcze raz na scenę wszystkich młodych aktorów oraz opiekunów grup. Najpierw poproszę pana burmistrza tutaj o parę słów i o pomoc właśnie w wręczeniu podziękowań naszym młodym artystom. No słuchajcie, przede wszystkim bardzo mi przykro, że nie byłem tutaj od początku. Wszedłem w trakcie ostatniego przedstawienia, kiedy dokonywała się brutalna scena konsumpcji, a później przebiegła przez scenę sfora dzikich antylop. Udało mi się przeżyć, ale wyobrażam sobie, jak świetnie musiało być przez cały czas dzisiaj. Cieszę się, że tyle grup, cieszę się, że byli też goście z zewnątrz, to znaczy, że taką stolicą teatralną Wronki się stają i teatrzyków dziecięcych i takich już bardziej dorosłych jak wasze. Bardzo dziękuję grupom z Ostroroga, z Obrzycka i oczywiście z wszystkich gminnych szkół. Z przyjemnością wręczymy wam teraz upominki. Zanim jeszcze wręczymy upominki, to ja wręczę panu burmistrzowi naszą gapę. Wszyscy goście dostali. Zaprosiliśmy w tym roku tutaj naszą maskotkę i każdy z zaproszonych gości dostał jeszcze taką symboliczną gapcię. Dobrze, to na scenę zapraszam panią Annę Borowiak oraz członków grupy teatralnej Konik Polny. Zapraszamy. Grupa jest ze szkoły podstawowej numer 3 imienia Zbigniewa Herberta. Zapraszamy na scenę panią Annę Kargę oraz członków grupy teatralnej Poranne Wyzwanie. Poranne Wyzwanie, zapraszamy. Teraz, żebym nie pomyliła, zespół szkół z Ostroroga, prawda? Tak. Dziękujemy wam bardzo za piękne przedstawienie. Na scenę zapraszam panią Katarzynę Zagórską-Nowak oraz członków grupy teatralnej Teatrałki. Zespół szkół z Obrzycka. Zapraszamy. Dziękujemy za pięknego kopciuszka. Zapraszamy kolejną grupę, panią Agnieszkę Szymańską oraz członków grupy teatralnej Do Kwadratu. Uczniowie szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Dziękujemy bardzo za piękne przedstawienie. I na scenę również zapraszamy panią Elizę Paszyk oraz członków grupy teatralnej Antrakt. Chodźcie. Chyba najliczniejsza grupa, bo się nie musieli przemieszczać za daleko. Cała impreza.
Teza miała też otoczkę tutaj artystyczną, oprócz naszych grup, które występowały i prezentowały swoje talenty teatralne. Wystąpił przed wami również chór szkolny, więc zapraszam panią Hanię Janicką wraz z dziećmi z chórku szkolnego. Chcielibyśmy wam też podziękować. Oprawę artystyczną też oprócz chórku uzupełniała pani Anna Pietrzak ze swoją grupą taneczną, którą mieliśmy okazję podziwiać przed Królem Lwem. Też zapraszamy całą grupę. I ostatnią grupę zapraszamy panią Izabelę Świniarską z grupą taneczną z klasy pierwszej A. Maluchy na początek. I ostatnia grupa. Maluchy już idą. Już się z przodu ustawiają. Dobrze, dziękuję. Poprosimy o pamiątkowe zdjęcie całej tutaj naszej ekipy. I moi drodzy, tutaj pan Rafał Sierchuła, od razu informacja dla wszystkich grup. Pan Rafał Sierchuła, tak jak w tamtym roku, przygotuje dla każdej grupy płytkę ze zdjęciami pamiątkowymi i myślę, że tutaj na Wronieckim Bazarze też będzie można obejrzeć filmiki. Także zapraszamy do oglądania. Dziękujemy wam bardzo. Poprosimy o zejście grup, ale to jeszcze nie koniec podziękowań.